dzisiejszego pięknego, zimnego, mroźnego dnia w ramach obczajki okolicznych atrakcji i naprawdę niezwykłych skarbów tutejszej krainy, ziemi lubaczowskiej. Wznoszą się tutaj na wielkim wzgórzu ruiny cerkwi w miejscowości Kniazie. Zanim jeszcze docieramy do głównego budynku, widzimy cmentarz. Widać, że stary i swoje najlepsze lata ma już za sobą. Teraz tutaj rośnie jedynie las. Krzyże wydają się stać tak po prostu jak wierni domszy wokoło cerkwi. Bardzo fajnie jest to zaaranżowane. Mocno pociesane kamienie. Po kolei zdobywamy wzniesienie. Budynek coraz bardziej się zbliża, krzyżów robi się więcej. Bardzo mrocznie to wygląda. Zmigają one przed oczami i gdzieś tam już wyłaniają się wielkie mury naszego zabytku. Odważnie stojąca na pagórku dzwonica też zaraz obok. Widoczne jest wszystko, nie ma liści, nie ma zieleni. Cerkiew w Kniaziach powstała na początku XIX wieku na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Została uszkodzona w wyniku ostrzału podczas II wojny światowej w walkach niemiecko-radzieckich, a następnie spalona w 1944 roku. Od tego czasu jej stan ulega pogorszeniu i dewastacji. Wnętrze świątyni. Tutaj miejsce, gdzie był ikonostas. Nawet coś się chyba zachowało, ale bardzo biednie. Widać, że jakieś małe prace były podjęte. Krzyż. Widać jeszcze nawet zarys. Widzę jakąś postać na przykład. Widać chyba twarz. Tutaj ramiona, ciało. I centralny punkt. Rama naokoło, tam okienko. Trzeba uważać, żeby coś tu na głowę nie spadło, bo mnóstwo cegłówek leży porozrzucanych na dole. Gołe mury. Pustka w dachu. Połączona z zimnem, które tu panuje, śniegiem, surowymi warunkami. Sprawia naprawdę niepowtarzalny klimat. Ciepła kopuła teraz jest. Dach pod gwiazdami. Poza tym na ścianach można jeszcze dostrzec jakieś pozostałości malowideł. Na każdej praktycznie. Łuki. Wszystko bez dachu. Słońce wdziera się i światło każdym możliwym przesmykiem. O! Tutaj na przykład jeszcze resztki schodów, które prowadziły wyżej. Zakręcały i tutaj pewnie była jakaś lekka antresolka z miejscem dla ludzi. Na łuku można też zauważyć malowidła. Ciekawe jest też, że niektóre okna są po prostu okna, a niektóre okna są narysowane. Tak jak tutaj to jedno. W zasadzie co drugie okno jest narysowane. Zajebiste miejsce. Jedno z lepszych, które widziałem w tym stylu. W życiu, naprawdę. Thank you.